reformę monetarną, przypominał rzeczywisty portret króla. Zygmunt I, król Polski, pan całych Prus. Dzień dobry Państwu. W tym odcinku monety jednogroszowe Zygmunta I Starego oraz informacja o reformie monetarnej przeprowadzonej za rządów tego króla. Dany odcinek zaczynamy z monet toruńskich. Na monetach tych był zawsze podany orzeł, który trzymał w ręku miecz. Mógł trzymać w prawym lub w lewym skrzydle. Zawsze podawał wizerunek króla na awersie. Napis utoku Sigis, jedynka rzymska, rex po do to ci prus. Czyli Zygmunt I, król Polski, pan całych Prus. Na rewersie był wizerunek pruskiego orla, który trzymał w ręku miecza, może trzymać w prawym lub lewym ręku. Napis w utoku Gross komu ter Prus. 1530 rok, czyli grosz powszechny z ziemi pruskiej z roku 1530. Co ciekawe, w tych groszach trzeba zwracać uwagę na końcówkę napisową, czyli Prus. Mogą być różne zakończenia tego napisu, na przykład Prus, Prus z dwoma S, z jedną S, Prusje. I także na awersie, i także na rewersie różnią się te napisy. Prus z dwoma S, jednym S, Prusje, Prusi. Takie szczegóły to już różne warianty tej monety. Monety toruńskie zaczęto wybijać od roku 1529 i zakończono wybijać w roku 1535. Zaraz my zobaczymy 29 rok. Orzeł trzyma w lewym ręku miecza Gross Komun ter Prus. Prus z dwoma S na rewersie. I tutaj mamy Prus z jednym S na awersie. Taki portret króla. Rok 1532. Tutaj już orzeł trzyma miecz w prawej ręce i napis kończący na Prus z dwoma S na rewersie i Prus z dwoma S na awersie. Taki portret króla. Jeszcze jeden grosz z tego samego roku. Dwie monety z jednego roku, tylko że widzimy różnicę napisową. Po prawej stronie Prusje, po lewej stronie Prus z dwoma S. Na rewersie i na awersie Prus z jednym S po prawej stronie, Prus z dwoma S. Po lewej stronie. Portrety królów też różnią się. Zakończenie tego elementu na ramieniu króla. Tutaj takie bardziej wygięte, tutaj proste. I faktycznie dwa różnych grosza z jednego roku wybite w jednej mennicy toruńskiej w roku 1532. Rok 1533. Miecz w prawym ręku, zakończenie napisowe na rewersie Prusje, na awersie Prus z dwoma S. Portret króla, taki jak był na jednym z portretów z roku 1532. No i faktycznie ostatni grosz pruski z roku 1535. Po tym roku już nie wybijano w Toruniu groszy. Napis kończący na rewersie Prusje. Na awersie też Prusje. Portret króla już nie w takiej koronie, jak było poprzednio, na poprzednich monetach, a w takim czopku, jakby czapek taki.
Także za panowania tego króla wybijano monety w Gdańsku w latach 1530-1540. Na danej monecie mamy wybity rok 1535. Na rewersie zawsze była korona i dwa krzyże gdańskie. Jeden pod drugim. Napis Grossus Sivi Dan C3K. Czyli Grossus Sivi Dansk. Grosz miasta Gdańska. Ten napis może być w różnych wariacjach napisany. Dan C3. Dan C3K. Może być jeszcze inne warianty napisowe. I na awersie zawsze był portret króla, tak samo jak na monetach toruńskich. Napis Sigis 1 Rex Polo do to Prus, czyli Zygmunt I, król polski, pan całych Prus, tak samo jak i na toruńskich monetach. Tak samo Zygmunt I wybijał i grosze w Elblągu w latach 1530-1540. Monet z Elblągu nie posiadam. Kilka słów o reformie monetarnej przeprowadzonej za rządów tego króla. Reforma zaczęła się w roku 1526. Ten król kardynalnie odmienił system monetarny w Polsce. Najpierw tym, że w roku 1607 po raz pierwszy jako król polski zaprowadza datę na monetach polskich, czyli na półgroszach 1507, 8, 9, 10, 11 już była data arabskimi cyframi i od tego czasu każdy król wybijał już monetę datowaną. W roku 1526 Zygmunt I zaczyna kardynalną taką reformę monetarną, bardzo wzbogaca mnictwo polskie monetami różnych nominalów. Wprowadza w 1526 roku denary, ternary i grosze, czyli od takie grosze, jak tutaj widzicie. Także te grosze korony wybijano na przykład w Mynicy Krakowskiej w latach 1527, 28, 29, aż po rok faktycznie 46 bodajże lub 47. I z kolei w roku 1527 robi skup monety świdnickiej, głównie to półgrosze świdnickie Ludwika II Jagiellończyka. Zawierały bardzo małą ilość srebra i stanowiły bardzo poważne zagrożenie ekonomiczne dla polskiej gospodarki, bo faktycznie ludność nie odróżniała grosze świdnickie od groszy polskich, bo w tamtych czasach mało kto potrafił czytać. I przyjmowano te półgrosze świdnickie za monety polskie. I Zygmunt I postanowił wykupić te wszystkie monety, przetopić te monety. Z kolei w roku 1528 pojawiają się już trojaki i szóstaki, czyli monety 3-groszowe i 6-groszowe. Z wizerunkiem króla, który przypominał rzeczywisty portret króla. Tak, bo do tych czasów na przykład na brakteatach na przykład, wizerunek króla był podany dziecięcy jakby to rysunek, tak? A teraz już podają taki jak tutaj widzicie na szóstakach i trojakach od roku 1528. I od tego czasu już faktycznie każdy król wybijał monetę z własnym wizerunkiem. Zaczęła szerzyć się taka moda na wybijanie monet z własnym wizerunkiem, prawdopodobnym wizerunkiem króla. Czyli patrzysz na monetę i możesz spotkać na ulicy tego króla i możesz sobie porównać, że tak, to ten wizerunek jest podobny i to moneta tego króla. W 1529 zaczyna wybijać szelongi i inne monety pruskie, czyli szelongi, grosze, trojaki, szóstaki pruskie. No, próbował dostosować litewski system monetarny do systemu polskiego. No i zrobił taki duży wkład w tym kierunku, chociaż, jak twierdzą większość badaczy z tego okresu, nie udało mu się tam w pełni realizować te plany, bo monety litewskie mieli większą wagę i większą wartość. Przyjmowano na przykład 5 groszy
polskich za 4 grosze litewskich, taka równowartość. A faktycznie Zygmunt I chciał, te grosze litewskie i polskie były równowarte. Co do monet pruskich, te, które widzicie, to udało się królu wyrównać ten system monetarny na ziemiach pruskich z systemem polskim. I co ciekawe, Zygmunt I Stary zrobił bimetalowy system monetarny. Wprowadza w obieg już na stałe dukaty. Monety te wybijano w złocie. Wartość tego dukata, jeden dukat wartował 45 groszy i waga tego dukata była 5 gramów 30,37 mg. Ta moneta złota była używana głównie w handlu międzynarodowym, do rozliczeń dużych zakupów partii towarów. Na stałe, jako pierwszy król, zaczyna wybijać grosze. Bo do tej pory Kazimierz Wielki wybijał grosz, ale z powodu braku kruszców zaprzestał te wybijanie tej monety. Na 200 lat faktycznie grosz znika z systemu monetarnego i pojawia się już na stałe i znany nam do dzisiaj, bo dziś też używamy groszy w codziennym obiegu monetarnym. No i od Zygmunta I zaczynają, każdy król zaczyna wybijać monety groszowe. Wybijano te monety w srebrze za panowania Zygmunta I Starego. Jeden polski złoty wartował 30 groszy. Jeden dukat wartował 1,5 polskich złotych. Szóstak w tamtych czasach wartował 1,5 złotego. Trojak 1,1 złotego. Pół grosz 1,6 złotego. Ternar na przykład 1,9 złotego. Denar 1,540 złotego. Faktycznie te trojaki i szóstaki wytopiano z monety świdnickiej, z półgroszy świdnickich, gdzie zawartość srebra była bardzo niska. No i te trojaki i szóstaki należą do bardzo rzadkich, bo słabo zachowane stany do dzisiaj przetrwały i cenią się w każdych stanach. Bardzo długi okres rządów od 1507 po 1548 rok skutkował wybijaniem dużej ilości monet na ziemiach polskich, na ziemiach litewskich oraz na ziemiach pruskich. Czyli w tamtych czasach za Zygmunta I działały mienice w Krakowie, w Toruniu, Elblągu, w Gdańsku. Także działała mienica wileńska, no a także działały mienice pruskie Lenne, czyli w Królewcu. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!